Witajcie. Dzisiaj o tym, co wie komputer, powiemy sobie trochę o literałach, czyli znowu taki temat, który jest wspólny dla wielu języków. A przy okazji, oprócz tych literałów, poruszymy temat konsoli, środowiska tekstowego, graficznego, czy chociażby tak zwanego wiersza poleceń. Zapraszam. Zerknijcie, proszę, na ten schemat. Mamy tu Pajak program, bo to program, i użytkownika. Pomiędzy nimi musi istnieć jakaś taka przestrzeń, która pozwala tym obiektom komunikować się. I rzeczywiście tak jest. Wymieniłem tu kilka charakterystycznych takich nazw, które chciałbym dzisiaj Wam omówić, ponieważ one są zawsze, niezależnie od tego, w jakim języku stworzymy program, te terminy wypadałoby poznać. Tutaj macie rozwinięcia angielskie tych skrótów, a ja to tak powiem po polsku. Zacznę od tego w środku. TUI to jest tekstowy interfejs użytkownika, czyli takie środowisko, w którym program. Porozumiewa się ze mną, wysyłając różne informacje, i one są tekstem. Ja również mogę coś wysłać do programu, chociażby wprowadzić jakieś dane. Najczęściej będzie to oczywiście klawiatura, no bo to za jej pomocą się te teksty wprowadza. I to ogólnie nazywamy środowiskiem tekstowym, czyli taką przestrzeń, taki interfejs, mówiąc ściśle, który pozwala nam się komunikować za pomocą tekstów. I takim przykładem. Może być CLI, to jest właśnie po naszemu, będzie to wiersz poleceń. I znacie takie coś na pewno z Windowsa. Ja tu odpalę taki program, który się w Windowsie nazywa CMD. I ten CMD. Tu już go powinno być widać. To jest właśnie przykład działania programu w środowisku tekstowym. To jest taki wiersz poleceń, program, który pozwala mi się komunikować z systemem. W przypadku Windowsa, gdzie mogę właśnie z klawiatury wprowadzić jakieś tekstowe polecenia. Zobaczcie, tutaj już chodzi sobie ten CMD. Czasami powiemy, że to jest jakaś konsola. Ktoś może powiedzieć: uruchom terminal, bo muszę tam coś sprawdzić. To zależy, jak kto tam. To nazwie można też się spotkać po prostu z terminem tryb tekstowy. Wejdź do trybu tekstowego. Popatrzcie, ja tu mogę wpisywać jakieś znane maszynie polecenia. Na przykład wpiszę sobie polecenie DIR, które oznacza wyświetl zawartość plików, katalogów w miejscu, w którym jesteś. Obecnie jestem w CUSERS. I tutaj Tomek Dir. O, i mamy jakąś tam listę. Możemy też wydać polecenie, na przykład CLS, żeby to skasować, albo wpisać jakąś głupotę, i tutaj wiersz polecenia nam zakomunikował, że to on tutaj nie wie o co chodzi. No właśnie, to jest przykład wykorzystania środowiska tekstowego, i tak naprawdę wszyscy to wiemy, ale chciałbym, by to wybrzmiało to jest coś wspólnego. No i mamy jeszcze środowisko graficzne, w którym jak się domyślamy, to grafika będzie tym głównym elementem komunikacyjnym, zatem tu już oprócz klawiatury dojdą, na przykład takie urządzenia jak jakieś myszki, tablety, resiki czy inne urządzenia, w których już grafika, a nie sam tekst, jest sposobem komunikowania się programu z użytkownikiem. Wspominam o tych interfejsach, ponieważ jeżeli będziecie pisać swoje pierwsze programy, niezależnie od tego, jakie tam języki będą waszymi ulubionymi, to szybko odkryjecie, że w tych wszystkich językach programowania istnieją jakieś instrukcje, a to będzie print, a to będzie echo, cout, console.log, nieważne. Będą to różne instrukcje w zależności od języka, ale one wszystkie... Korzystają z trybu tekstowego. I na początku będzie to najlepszy tryb do pracy, ponieważ pozwala szybko wyświetlić wyniki działania naszego programu. Coś policzyliśmy, chcemy sprawdzić, czy wyszło, wyświetl to na ekranie konsoli. Wyświetl to w trybie tekstowym, że tam wyszło 5 albo znalazł słowo Jaś, i tak dalej, i tak dalej. Tryb tekstowy będzie tym pierwszym, kiedy rozpoczynamy naukę programowania. No ale co tak naprawdę maszyna rozumie? Wiemy, że pisząc program, korzystamy ze środowisk ID, ze środowisk programistycznych, mówiłem o tym, i w praktyce wypełniamy plik tekstowy, plik źródłowy jakimś kodem. Kodem w danym języku. Co będzie wspólne, kiedy zaczynamy naukę jakichś tam języków? Otóż wspólne będą na pewno literały, o nich dzisiaj chwilę. Literały to są takie wartości. Najprostsze, można powiedzieć, pewnego rodzaju atomy już niepodzielne, które rozumie komputer, ale które też i my rozumiemy, bo wiadomo, że komputer to zera jedynki, no ale kto tam będzie siedział i zerami jedynkami programował? Musi istnieć jakiś taki, taka wartość, która jest dla mnie jasna, a i maszyna ją przyjmuje. I takie wartości rzeczywiście istnieją, są to literały. Zobaczcie, maszyna będzie najczęściej rozumiała liczby, o tak jakby chociażby tu piątka, będzie rozumieć liczby z przecinkiem, oczywiście też ujemne i tak dalej. Takim literałem, taką podstawową, najprostszą wartością, którą zrozumie komputer, będą znaki, ciągi napisów, bardzo często w jakimś podwójnym cudzysłowie i tak, dalej, i tak dalej, czy chociażby jakieś wartości logiczne, tak, nie i tak dalej. Te literały, temat jest troszeczkę szerszy, bo na przykład istnieją literały funkcyjne, ale na początku chciałbym wspomnieć o takich. Podstawowe literały, liczby napisy. Wszystkie języki to mają. Co to oznacza? Popatrzcie tutaj przykład. Instrukcja ECO w jednym z języków wyświetla coś na ten tryb tekstowy, o którym mówiłem. No, jeśli bym wpisał ECO 5, to na ekranie wyświetli się piątka. Jeśli bym wpisał ECO i nie wiem, 314, to się pojawi 314. Jakbym wpisał ECO 5 plus 5, to się wyświetli 10. Komputer domyśli się, że można te literały dodać, bo dla niego ta piątka jest znana. To nie, że ja sobie ją tam umieszczam i ona tam jest, ale maszyna nic nie rozumie. Literały to jest coś, co maszyna wie, co to jest, wie, co z tym zrobić. Jak widzi taki literał, to ona sobie zdaje sprawę, o co tu chodzi. Mówię oczywiście tak trochę obrazowo i nie do końca fachowo językiem potocznym, ale chodzi mi o to, żeby właśnie wyjąć was trochę z tego świata potocznego a tak powoli włożyć w świat programowania. Literały są więc wspólne dla wszystkich języków i same z, z siebie to żeby było jasne, nic nie robią. No bo co z tego, że wpisałem piątkę? No, no nic się nie stanie. Ale literały będą służyć do nadawania pewnych wartości, które będę chował pod zmiennymi, ale o tym już w następnym odcinku, co tam później, co tam dalej. To nieistotne. Dzisiaj Pamiętajcie, że są interfejsy tekstowe, graficzne, wiersze poleceń i że kiedy zaczynamy naukę, to zawsze napotykamy na ten termin literały. Niezależnie od tego, jaki język sobie wybierzemy. Miłej reszty dnia.